Witam serdecznie. Dzisiaj powiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć, kiedy pojawiają się w grze podziemne wstrząsy. Jest to handicap grania mapek sezonu 4. Każda mapa, jak tutaj widzimy, kosztuje o 3 energii mniej, a oprócz tego możemy znaleźć unikalne potworki, jakimi są nietoperze z worem prezentów. W workach mogą być symbole, monety podziemia, skrzynki z żelazem, szynką, kości smoka, samorodki, ori, halkum, czy fragmenty meteorytu, czyli wszystko, co twórcy uważają za cenne. To, co powiedziałem do tej pory, to jest oczywistość dla każdego, kto chociaż raz rozegrał ten zew. Jeśli natomiast jesteś ciekaw, na których etapach zrobisz najszybciej awatary, lub chcesz się dowiedzieć, gdzie farmić surowce, gdzie zrobić skrzynkę żywiołów, to masz dwa wyjścia. Przeczytaj, w sumie trzy, przeczytaj opis pod filmem, gdzie wrzucam ściągawkę, znajdź sobie sam, albo zrób sobie kawę i posłuchaj mnie do końca. Zacznę od tego, co zajmie najmniej czasu, czyli farmienie materiałów. Sezon czwarty nie jest bogaty w ten surowiec. Drop jest ledwo odczuwalnie lepszy niż przy klasycznym przechodzeniu sezonu czwartego bez zewu. Nie znajdziecie tutaj mapek, z których wyskakuje 5 plecaków, jak to ma miejsce na przykład Atlantydzie. Wszystkie mapy i tabelki, które stworzyli gracze do farmienia, krótko mówiąc, nie sprawdzają się. My za to całym sojuszem gramy po prostu prowincję dziesiątą, czyli twierdza ciemnowieczna. I tutaj nie ma złotego środka. My ogólnie, każdy ma swoją ulubioną mapę tutaj, ale najczęściej przewijają się mapy 10.2, 10.3 lub 10.9. I już Wam powiem, czym one się różnią i dlaczego akurat te mapy. Jedni patrzą na to, by były cztery fale, żeby bez wykupywania przynęty móc jak najwięcej uzbierać nietoperzy i najlepiej osobiście mi się gra nietoperze na mapie 10.2, są tam właśnie te cztery fale. Natomiast jeśli nie zależy mi na nietoperzach, to gram mapę 10.3 lub 10.9. Zazwyczaj 10.9, dlatego że no daje po prostu więcej expa, a więcej expa to szybciej wbity level, to więcej energii, a im więcej energii, tym lepiej można wykorzystać czerwone flaszki. Przewaga mapy 10.9 nad 10.2 to po prostu czas. Jak dobrze wiecie, niedawno wyszły oddziały legendarne i je się wbija zdecydowanie szybciej niż zwykłe, ale żeby je wbić, no trzeba mieć czym. I teraz Wam pokażę jeden trik, o którym już kiedyś mówiłem, kiedy omawiałem, jak pozyskać artefakty przed Alliance Questami i innymi festiwalami. Niektórzy z Was pisali mi wtedy w komentarzach, że ten trik nie działa. No nie mam na to jakiegoś wytłumaczenia. Możliwe, że ta mapka była po prostu jakaś ferelna. No ale ja Wam zaraz pokażę, że jest różnica niewielka, ale jest różnica w graniu. I ten trik to grać na pełnym limicie bohaterów. I bez zatrzymywania filmu pokażę Wam, żeby wszystko było na live, jak to faktycznie działa w statystykach. I dziennie powiem Wam, że jesteście w stanie wydropić sobie nawet 80 oddziałów jedno czy dwóch gwiazdkowych. Oczywiście w dużej mierze zależy to od Waszego zaangażowania w farmienie, ile zużyjecie flaszek oraz będzie Wam potrzebne szczęście, no bo nie jest nigdy tak, że jeśli mi wypadnie na całą flaszkę 10 oddziałów, to Wam również. Ale zobaczmy, jak to wygląda na tej mapie 10.9, tylko zejdę sobie jednym już biletem, żeby... No tu akurat nie wypadł, no ale tak, wybijmy flaszkę. Mam pełny plecak. Ok, i za 21 biletów zobaczmy, ile wpadnie tych oddziałów. No i ogólnie, jaki jest drop na tej mapie? 31 plecaków.
Jeden samorodek. Dwa fragmenty meteorytu, dwa twarde drewna, sześć korzeni nocy. No całkiem nieźle. I teraz tak, ile mamy oddziałów? 2, 4, 6. Zużyję teraz 2. No i wracam na tą samą mapę. Było 6, pamiętamy. Zobaczmy, jak będzie teraz. Tyle samo plecaków. Więcej drewna. Tyle samo korzeni. Więcej samorodków, mniej kozaków, tyle samo meteorytu. I tu jest ciekawa sprawa, bo dostałem 13 postaci, a oprócz tego dostałem 7 oddziałów, czyli teoria mojego sojuszu właśnie została obalona, ale tak jak mówiłem, to jest kwestia też szczęścia. Więc, no żeby poprzeć naukę faktami, puśćmy jeszcze jedną flaszkę na pełnym plecaku. Tym razem przyspieszę, żeby tak już nie patrzeć wszystkiego, jak to leci. Okej. 30 plecaków znowu. Pięć tym razem. No cóż, wychodzi na to, że nasz główny eventowiec Pyzon nie ma racji z farmieniem oddziałów. Także jednak nie musicie tego robić na pełnym plecaku, a dzięki temu nie stracicie miejsc. Tak czy inaczej, no do tej pory się to sprawdzało, ten zapchany plecak, ale akurat w tych trzech próbach się nie sprawdziło. Także pogromcy mitów mówią, że możecie farmić i oddziały, i karty jednocześnie. Jeśli mamy już farmienie za sobą, jak farmić materiały, oddziały, to pozostaje nam jeszcze część dla kolekcjonerów, czyli gdzie robić misje. Ja akurat misje mam prawie wszystkie już zrobione, zostały mi 3 ostatnie awatary. Głębiny i to wszystkie są z głębin. W głębinach mi zostało chyba 5 ostatnich mapek poziomu trudnego. Jestem do tyłu, bo robiłem na bieżąco awatary, a nie chciałem po prostu tracić potworków, które były przede mną już dla kolejnego awataru. No i co mamy właśnie w tym sezonie czwartym do zebrania? No mamy do zebrania 14 awatarów. Jest to 7 awatarów za potworki mniejsze i 7 za bossów. Oprócz tego macie do zrobienia misje, gdzie możecie pozyskać diamenty za ukończenie danej mapy w danym regionie. W sezonie czwartym mamy 7 takich regionów, za które otrzymamy diamenty po wykonaniu danej ilości mapek w danym regionie. I kiedyś powiem wam, że było dużo trudniej to zagrać, zanim jeszcze twórcy wprowadzili te ikonki, które są nad cyfrą oznaczającą daną prowincję. Kiedyś tego nie było i trzeba było na wyczucie grać dane prowincje, które wiedzieliśmy, że się zmieniają najczęściej po tym, że zmieniały się po prostu potwory. No i w opisie tutaj efekt biomu mieliśmy napisane,
co tam robi po prostu. Czyli tego nie będę właśnie omawiał, bo tutaj możecie sobie każdy sam przeczytać, jak wejdziecie sobie na daną prowincję i etap i klikniecie sobie ikonkę efektu biomu, to zobaczycie, który żywioł jest podatny, a który zyskuje bonusy w danym właśnie tym biomie. I polecam może nie grać mono, bo mono to trwa długo, ale na przykład tutaj, jeśli mamy minus 90% do regeneracji many dla żywiołu ognia i taka karta wiemy, że się już raczej nigdy nie załaduje, to lepiej sobie ją wymienić na tą jedną kartę natury i grać 2-1-1-1. Ok. I teraz tak. Tutaj mamy tak. Piaszczyste jaskinie. Musimy przejść 80 mapek w prowincjach od 1 do 5. I tutaj nie ma żadnego problemu. Ta misja się robi praktycznie automatycznie, bo macie do zdobycia 100 mapek, a tylko 80 musicie ich przejść. Następnie są grzybowe jaskinie, które są w ilości 80, przepraszam, 100 do zrobienia w prowincjach od 6 do 11 i tym bardziej tutaj nie ma problemu, bo macie tych mapek już, znaczy tych prowincji 6, więc macie mapek do 120 do zrobienia, więc znowu się robi to automatycznie. Kolejne są kryształogłazy w ilości 125 w prowincjach 12 do 15, no i tutaj już musicie kilka mapek powielić, no ale jak robicie sobie awatary, do których niedługo przejdziemy, no to jakby w trakcie robienia awatarów możecie sobie tą misję automatycznie też wykonywać. Następnie jest głęboka laguna w ilości 140 w prowincjach 16-21. Następnie mamy grób Anotosa i ja kiedyś myślałem, że muszę grać konkretnie w tym grobie, bo tak się nazywa ta prowincja 22. I tutaj grałem te 200 mapek. No ale wtedy byłem jeszcze mocno niedoświadczony i pewnie jakbym widział jakiś taki film o sezonie czwartym, to wtedy bym tego błędu nie popełnił. Także grób Anatosa nie musicie robić w 22, możecie go robić w prowincjach od 22 do 25. Kolejne macie gnato chłody, które mają identyczną sytuację, nie musicie robić tego tylko w 26, możecie to robić od 26 do 31. I ostatnie są chłonące czeluści w ilości 300 do zrobienia od prowincji 32 do 36. Jeśli chodzi o awatary, to zbiera się je bardzo przyjemnie, bo wszystkie można zrobić w combo potwór plus boss. I również zostawiam w opisie filmu ściągę, na których prowincjach najlepiej je się gra. Więc pierwszym naszym awatarem, pierwsze dwa awatary, jakie możemy zdobyć, to jest Cyklop Boxer oraz Brutalny Morlock. One wyglądają, w sumie bez sensu, żebym wam pokazywał, jak wyglądają, bo je sobie będziecie po prostu sami będziecie widzieli w podglądach, jak one wyglądają. Ale to jest ten awatar i ten awatar. To są pierwsze dwa awatary do zrobienia. I obydwa awatary najlepiej się robi na mapkach 1-4 lub 1-7. A w momencie, kiedy już zrobicie wszystkie cyklopy, jak zabijecie wszystkie cyklopy bokser, no to możecie przejść sobie już na mapę 3-3, bo tutaj jest najwięcej tych brutalnych morloków do zdobycia. Kolejne dwa awatary, które możecie zdobyć, no to są Żarodniko Troll oraz Trupi Rekin. I tutaj macie idealną mapę do robienia 9-7. Na tej mapce najszybciej zrobicie ten awatar. Kolejne dwa awatary to są kryształowy bokser oraz kryształowe wróżki. I tutaj jest taka sprawa, że na poziomie 13, przepraszam,
Na poziomie 12,7 robicie sobie i kryształowe wróżki, i tych kryształowych bokserów, ale tych, sorry, czy tutaj nic po nic jest przetłumaczone na polski, ale jest to no, Fireys, więc wróżki. I ich jest bardzo dużo, przez co robią się szybciej niż ci bokserzy. I w momencie, kiedy uda wam się zrobić te wróżki, czy nic spłonie przed tym kryształowym bokserem, to później możecie przejść na mapę 15-2, bo tutaj w fali bossa są dwa, jest dwóch tych bokserów, co jest akurat fajne. Kolejne dwa awatary to skrzelowaty wojownik i rekinowaty wojownik. I powiem wam, to jest najlepsza mapa do robienia awatarów, jaka w ogóle wyszła na świat. Bo wchodzicie na 21.5 i macie tylko skrzelowatych wojowników i tylko wojowników rekinowatych. Także ten awatar się robi mega szybko. Następnie macie do zrobienia dwa kolejne awatary, które możecie ze sobą połączyć. To jest ogromny nietoperz i jaskiniowa mrówka. I tutaj macie naprawdę też dużą dowolność, bo są fale, gdzie tych mrówek jest bardzo dużo w fali bossa, bo chyba 4 otaczają bossa. I możecie to grać na prowincji 22, w pierwszej lub trzeciej mapce. To sobie możecie sami sprawdzić, która wam bardziej podpasuje. Lub możecie to robić na mapce 23 i 4. To są takie trzy mapki, gdzie tych mrówek jest w fali bossa naprawdę dużo. Przedostatnie dwa awatary to kryształowy żuk i zimnokostny łotrzyk. I tutaj robicie to na mapie 27.6. Ogólnie gracze trochę się śmiali z tego kryształowego żuka, bo to jest ten sam żuk, którego już spotkaliśmy w sezonie trzecim, tylko tym razem nie jest czerwono-czarny, tylko jest niebiesko-zielony. Ale design jest kompletnie ten sam, tylko zmienili barwy. No, trochę poszli twórcy na łatwiznę. Tak czy inaczej, 27.6 to jest najlepszy etap, żeby robić sobie ten awatar. I ostatni awatar możemy zrobić też na dwóch etapach. Albo jest to karmazynowy duch z opętanym strażnikiem Morlock. I robimy to albo na 33.1, albo na 33.8. To już zależy od was. Może akurat macie skrzynkę fioletową i wolicie sobie zrobić to na 33.8, ale tutaj na 33.1 również możecie sobie działać. Zostaje jeszcze jeden temat do poruszenia w sezonie czwartym, który przyda się nie tylko do farmienia skrzynki żywiołów, ale również do wykonywania zadań ścieżki gigantów, czyli gdzie zdobyć jak najwięcej przy jak najniższym koszcie potworków w danym kolorze. No i wygląda to następująco. Zielona skrzynka, jest to mapa 9.2 i tutaj możecie zdobyć za 6 energii albo podczas zewu za 3 energii 16 aż potworków. Czerwona skrzynka, robi się ją dosyć drogo, ale najlepsza mapa, jaka jest dostępna, to jest 32 i 2. I tutaj zdobywamy za 10 energii 14 potworków. Następnie niebieska skrzynka to jest 8.2. Te informacje oczywiście też będą w filmiku w opisie. 8.2. Za 6 energii 14 potworków. Oczywiście to jest to, te potwory, które podaję, to jest średnia. Nie zawsze tyle dostaniecie, ale najczęściej jest to minimum. W sumie nie średnia, a bardziej jakie minimum, które dostaniecie. Żółta skrzynka jest 4,7. I tutaj za 6 energii macie 11 potworków. A fioletowa skrzynka jest też kosztowna, tak samo jak czerwona. 34,2. I zdobywacie tutaj za 10 energii 12,3 potwora. Lub możecie grać
na niższym koszcie, jak tylko potrzebujecie, brakuje wam już mało potworów, powiedzmy ostatnie 7 i nie chcecie grać za dużo energii, no to jeszcze możecie na 12 7 zagrać sobie za 7 energii i tu dostaniecie średnio 7,5 potwora. Bo tak jak mówiłem, te wróżki, dosyć dużo ich się pojawia. To już wszystko, co skrywają sobie podziemia. Zostaje tylko kwestia kart i ofert w sezonie czwartym, ale tym na razie nie będę się zajmował, bo tych kart wyszło bardzo dużo. Sezon czwarty już mimo wszystko jest stary. I odpowiem wam tylko... Sam sobie w sumie odpowiem sobie na pytania, które najczęściej mi zadawaliście do tej pory. Więc po prostu zabawię się w dziennikarza i gościa, który odpowiada na pytania w jednej osobie. Czy warto farmić na sezonie czwartym za flaszki? Jeśli grasz za darmo, to nie. Jeśli kupujesz oferty, to warto kilka flaszek wypić. No bo tak naprawdę w każdym sezonie, jeśli jest tańszy kość, no to a ten drop jest jednak troszkę lepszy, to warto sobie trochę energii tam zużyć. Czy warto kupić przynętę potworów? Osobiście uważam, że nie. Kupiłem dwa razy na samym początku, jak to wyszło, i nagrody były tak śmieszne, że... Znaczy powiem wam tak. Jeden z moich sojuszników miał nagrody genialne i za pierwszym razem, jak właśnie miałem te nagrody kiepskie, no to on miał świetne. I powiedziałem sobie, że już nie kupię więcej przynęty. No ale przyszedł potem kolejny zew, no i znowu on miał dobre nagrody. No i mówię, kurde, no to coś jest nie tak, też kupię. Może tym razem będą lepsze nagrody. Okazało się, że znowu miałem gówno w papierku. Także według mnie nie warto kupować tej przynęty, ale może wy akurat macie farta, ten drop jest lepszy i wam się ta przynęta przyda. Na pewno drop jest lepszy niż trochę więcej tego wypada niż z tych darmowych nietoperzy. No i nietoperze takie zwykłe, jak widzicie, ja mam 5 na 30, a na przykład teraz użyłem 3 flaszki i nic mi ten pasek nie drgnął. Także no na pewno z tymi przynętami te nietoperze znajdziecie nawet za darmo. A czy warto za darmową energię, nie musicie flaszek zużywać. Czy warto kupywać oferty i losować na sezonie czwartym? No zdecydowanie nie. Dobrych kart tam jest bardzo mało. Ja osobiście używam tylko Xolpa. Jest to trochę sezon zapomniany. Mimo że teraz wychodzą te kostiumy, to jeszcze tam długa droga zanim one nadrobią. Myślę, że w aktualnych metach lepiej te diamenty wykorzystywać na konstrukty, na przymierze, na gobliny, po prostu na to, co jest teraz na topie. Sezon czwarty już mało kto nim w ogóle gra. I czy ja lubię farmić na sezonie czwartym? Powiem wam, że nie. Denerwują mnie te nietoperze, które działają tak samo jak skrzynki na wydarzeniach i chowają się co te 3 tury. Znaczy na te 3 tury i tylko w jednej turze możemy je bić. A ja zawsze farmię na auto, a w tym czasie robię sobie coś w domu, albo bawię się z córką, albo oglądam serial, albo gram na konsoli, kiedy sobie te mapki lecą. A wiadomo, w trybie auto sam ten system nie ogarnia, że ma zaczekać ze specem, aż nietoperz się wychyli z zawora. Więc to te mapy trwają dłużej niż w innych sezonach i dlatego nie jestem fanem tego sezonu. Zwykle jak był zew sezonu czwartego, to ja sobie grałem po prostu awatary na głębinach. Czy warto robić te misje, które tutaj są zaproponowane, czyli awatary i misje za pokonanie danej ilości mapek w danym regionie? No oczywiście tak. Te, które dają wam diamenty, jak najbardziej. A czy awatary warto? No pewnie nie, ale ja jestem kolekcjonerem i z przyjemnością je wszystkie sobie zgarnąłem. Także jeśli jesteście też kolekcjonerami, no to jak najbardziej te awatary sobie pozbierajcie.
Jeśli macie jakieś inne pytania, dajcie znać. Mam nadzieję, że materiał się przyda i wykorzystacie go jeszcze na tym zewie. Jak pewnie zauważyliście, filmik się pojawił w miejsce filmu, gdzie zwykle o tej godzinie jest turniej. Filmu z turnieju dzisiaj nie będzie, z tego względu, że przegrałem w swojej pierwszej walce, więc nie ma sensu tego wrzucać, ale powiem Wam, że Sonia w tym kostiumie na tanku zrobiła całą robotę, bo ja mimo, że miałem na start czerwony diament i potem trzy klocki, że nie musiałem tego diamentu zużywać i naładowałem swoje koleny, no to mimo, że wystrzeliłem dwa spece w środek, to ani jeden nie trafił Sony i została dalej z pełnym życiem, a na 4-8 Sonia z bonusem dwóch kostiumów ma tego życia w cholerę, jak piątka. Także pokonała mnie klasa łotrzyka. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać, czy się podobało. Trzymajcie się.